4 dni sesji w Strasburgu to mnóstwo tematów legislacyjnych i rezolucji o szerokim zakresie tematycznym. Przedstawiam najważniejsze punkty marcowego posiedzenia. Natomiast jeśli chcą Państwo lepiej zrozumieć, nad czym debatujemy i głosujemy w parlamencie, zachęcam do odwiedzenia strony Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, EPRS, gdzie można pobrać krótkie publikacje objaśniające aktualne tematy również w języku polskim. Link do strony zamieszczony zostanie w komentarzu pod tym nagraniem. Temat, który nie schodzi z wokandy, jest oczywiście opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię. W związku z odrzuceniem umowy w sprawie Brexitu w Izbie Gmin we wtorek, wczoraj w parlamencie odbyła się debata na ten temat. Główny negocjator Unii Europejskiej do spraw Brexitu, Michel Barnier, stwierdził, że odpowiedzialność za znalezienie drogi wyjścia z impasu leży po stronie Wielkiej Brytanii i że nie będzie renegocjacji umowy. Aby zapewnić jak najmniejsze zakłócenia w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy, w środę przegłosowane zostały tzw. środki awaryjne w zakresie podróży, transportu, programu Erasmus+, nad którym pracował Bogdan Zdrojewski, zabezpieczenia społecznego i rybołówstwa. Środki te obejmują gwarancje prawne dla obecnych studentów Erasmusa i nauczycieli Wielkiej Brytanii lub z Wielkiej Brytanii w celu zakończenia ich bieżącej działalności edukacyjnej za granicą, czy przepisy dotyczące utrzymania usług transportu drogowego i autobusowego między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Także w środę przyjęta została rezolucja dotycząca propozycji rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza przez sektory transportu, rolnictwa i energii. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że każdego roku ponad 400 tysięcy przedwczesnych zgonów jest spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza w Unii Europejskiej. Dlatego też w rezolucji mowa jest o wprowadzeniu przez Komisję Europejską bardziej rygorystycznych norm dla cząstek PM2,5 w unijnych przepisach dotyczących jakości powietrza zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Kolejnym ważnym tematem była rezolucja w sprawie relacji politycznych Unia Europejska-Rosja. Jej główne punkty dotyczą krytycznej oceny interwencji Rosji w Syrii czy sprzecznej z prawem międzynarodowym aneksji Krymu, a także poparcia i finansowania partii antyunijnych czy przypadków łamania praw człowieka w Rosji. W związku z tym w rezolucji znajduje się zapis o przyjęciu przez Unię dalszych sankcji wobec tego kraju. Wspomniany jest także projekt Nord Stream 2, który zdaniem parlamentu może wzmocnić zależność wspólnoty od dostaw rosyjskiego gazu i zagrozić rynkowi wewnętrznemu Unii Europejskiej. Podczas tej sesji parlament przegłosował akt w sprawie cyberbezpieczeństwa, ustanawiający pierwszy ogólnounijny system certyfikacji, mający na celu zagwarantowanie, że produkty, procesy i usługi sprzedawane w krajach Unii Europejskiej spełniają standardy bezpieczeństwa cybernetycznego. Parlament przyjął również rezolucję wzywającą do podjęcia działań na szczeblu Unii Europejskiej w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa związanych z rosnącą obecnością technologiczną Chin w Unii Europejskiej. Po więcej informacji zapraszam na moją stronę internetową www.bogusławsonik.pl oraz profil na Facebooku, gdzie zawsze znajdą Państwo najnowsze informacje związane z pracami Parlamentu Europejskiego.